I co jest dalej? Nie. Mówi, że nie kłamie tutaj nic. Obiecana wymarzenia. Mówi, że tak czasami musi być, żeby było jak się. A jest lepiej, gdy. Nie ma dacie w naszym bacie, gdzie nigdy nic na zawsze. Dopóki czas nadzieją trwać, to wszystko jest możliwe. Zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj. Ty patrz na telefon tylko. Zatrzymaj świat, póki jeszcze tak. Niech nikt już nie zna chłodu. Niech nikt już nie zna chłodu. Witajcie w naszej bacie! Cześć, dzień dobry. Czy ja właśnie powinnam kończyć trening? Tak. Czy dopiero będę go zaczynać? Dokładnie. Mamy godzinę prawie w pół do pierwszej. Więc późno, ale bawiłyśmy się, bo wczoraj z Lilą miałyśmy rozmowę, że będziemy się bawić w co? W lekarza, w sklep i w... kucharza. W kucharza. W kucharza fakt faktem się nie bawiłyśmy, ale bawiłyśmy się lalkami i pluszakami, prawda? No, więc idę sobie trochę potuptać. Dzisiaj chyba z Burpee Girl mam ochotę troszkę, tak wiecie, się poruszać. Czekamy na tatę, bo pewnie tata jeszcze zorganizuje nam trochę ruchu na zewnątrz. Bo trzeba działać na tarasie, bo potem taty nie będzie, a mama tego nie ogarnie. Więc lecę z tym tematem. Nie mogę powiedzieć, że mi się nie chce, bo mi się nawet chce. Tylko najgorzej, wiadomo, zrobić pierwsze 10 kroków. Słonko wyszło, więc my w końcu po paru dniach przenieśliśmy się na dwór. W sumie chyba od wtorku było jakieś załamanie pogodowe, więc przygotowałam nam wodę w tej pięknej karafce z cytrynką. Śliczna jest taka wiosenna. Ja wróciłam do domu, żeby trochę podszykować obiad, no bo w sumie już taka godzina, bym powiedziała, mocno obiadowa. I powiem Wam, że tak, dzisiaj zrobiłam zupę chińską, ale nie taką, wiecie, z proszku, tylko to jest taka zupa gotowana właśnie na piersi z kurczaka, do tego idzie mieszanka chińska i do tego dodałam właśnie pastę miso, zobaczymy. Do tego jeszcze dorzucam te takie grzybki moon, albo shiitake, nie, moon chyba one się nazywają, zresztą zaraz sprawdzę, makaron chiński. I wychodzi naprawdę mega taka pożywna zupa. Pokaż, tata, ten seksapil. Te brudne spodnie. Jedziesz, jedziesz. Tyle wdzięku. Ktoś tu czuje się zmęczony, ale daliśmy ze starym trochę po robocie. Trzeba było zabezpieczyć deski, z których ma się tworzyć ściana naszego tarasu, więc trzeba było, wiecie, pokryć je tym specyfikiem przed, zabezpieczającym przed wodą. Zaimpregnować, chyba tak to się mówi. Więc ogarnęliśmy 21 desek, do tego właśnie donice, do tego właśnie naszego jelenia, łosia, renifera, jak zwał, tak zwał. I jeszcze chciałam poprawić trochę nasze meble ogrodowe, bo tak w zeszłym roku Kuba malował z dziewczynami i po prostu widok tych zaciekłów trochę mnie boli. Ale zdążyliśmy z jednym, bo Kuba też dostał alert, że ma być burza. Ale w sumie nie zaczęło padać. Więc na chwilę wynurzyliśmy się z pieczary, bo naprawdę siedziałam z dziewczynami ostatnio głównie w domu, z tego też względu, że one są trochę takie kichająco, kaszląco, smarkające, więc wiecie. No takie domowe żyćko. Ja idę pod prysznic, jutro ciąg dalszy, ma być w ogóle chyba 20 stopni. Więc pewnie też na chwilkę wyjdziemy z pieczary.
W ogóle właśnie jakiś czas temu na Instagramie jedna babka, którą obserwuję, udostępniła wypowiedź pewnego pana, tylko ja wam nie powiem, czy on był jakimś psychologiem, terapeutą, specjalistą od czego, bo nie mam pojęcia, ale powiedział coś bardzo fajnego, bo padło pytanie, jak często dzieci mają być w ruchu i on powiedział, że ciągle. Każdego dnia 365 dni w roku dzieci powinny się ruszać, to powinien być bardzo spontaniczny ruch, bo to jest po prostu dla dzieci zdrowe i powinny jak najbardziej też przy każdej pogodzie, więc jakby w domyśle dla mnie to było, że co? Że na dworze właśnie się ruszać. I właśnie powiedział, że w ogóle dzieci o dziwo w dzisiejszych czasach nie mają tego, co mieliśmy my, a był to, uwaga, szanowni państwo, trzepak. I właśnie pan powiedział, że kiedyś przy tym trzepaku były nawiązywane pierwsze relacje, w które nie ingerowali rodzice, więc były to takie relacje mocno intuicyjne, takie, że dzieci same musiały się przełamać, zagadać i prowadzić tą znajomość na własnych zasadach, a nie tak jak teraz, że za dzieckiem w kółko stoi rodzic, przypatruje się, nasłuchuje, wtrąca niepotrzebnie. W ogóle dla mnie to jest mega lipa, kiedy rodzice wtrącają się w jakieś takie przypychanki między dziećmi. Wiadomo, że jak już idzie gdzieś tam grubo, no to wtedy jak najbardziej, ale jeśli gdzieś tam dzieciaki sobie coś tam pyskują, to czy rodzic wtedy powinien ingerować? Jak dla mnie, bardziej chyba wtedy zaszkodzi niż pomoże, ale to było naprawdę takie, że myślę sobie, kurczę, dobrze facet gada, polać mu. No, więc zresztą ja powiem wam szczerze, że pamiętam trzepak w różnych miejscach i na pierwszym osiedlu, gdzie mieszkałam, potem na drugim miejscu, gdzie mieszkałam, faktycznie robiło się jakieś tam przewroty, nietoperze i inne takie cuda. Z tego trzepaka zresztą często się spadało. W ogóle teraz są robione trzepaki? Wybaczcie, bo ja autentycznie nie wiem. Nie bujam się po nowych osiedlach, więc nie mam pojęcia, jak to wygląda. Wiem, że najczęściej na tych zamykanych osiedlach są jakieś place zabaw dla dzieci, ale czy są trzepaki? Nie wiem, nie mam pojęcia. A też w ogóle właśnie tak czasem rozmawiam z koleżanką, bo na przykład odnośnie takiej zabawy w kałuży, moja koleżanka właśnie mówi, że sama pokazywała córce, jak wchodzić w kałużę, jak chlapać w tej kałuży. I było to dla mnie takie dosyć ciekawe, bo ja pamiętam właśnie, że za dzieciaka takiego małego nie mogłam wchodzić w kałuży, no bo zaraz będę mokra i się przeziębię. To samo na przykład wchodzenie, wiecie, po kolana w śnieg. Jak kiedyś weszłam, pamiętam, jak szłam do sklepu i weszłam w śnieg, to potem tylko się nasłuchałam, że całe spodnie przebocone, buty przebocone, zaraz będziesz chora, więc potem raczej unikałam tego typu atrakcji. A co? A z tego, co słyszę, to jednak dla wielu osób to było takie normalne na zasadzie, no że tak, wchodziło się, oczywiście, że się wchodziło. I teraz się zastanawiam, czy powinnam nadrabiać. Bo nawet zamówiłam sobie te kalosze, bo mówiłam wam, albo nie mówiłam, u mnie nie było kultury kaloszy. Właśnie noszenia kaloszy, co by ta kałuża nie była czymś złym i czymś groźnym. I może nawet wejdę kiedyś tak w kałużę, że tak zaszaleję. Muszę wam w ogóle pokazać ten żel pod prysznic, który tak obłędnie pachnie. Po prostu zachwycam się zapachem tego żelu. Cudny jest Yope, ale naprawdę jest taki intensywny. Na ciele niestety nie zostaje, ale po prostu mycie się nim. To jest taka przyjemność, po prostu taki relaks. Polecanko serdeczne. Zawróciły więc. Chodziły, ale tatusia znaleźć nie mogły. Zabłądziły. Zaczęło robić się ciemno. Bór stał się bardzo przerażający. A tam przeczytałeś? Tak, przeczytałem. Jasia i Małgosie ogarnął lęk. Nagle dzieci zobaczyły w głębi lasu jasne światełko błyszczące poprzez drzewa. Dzisiaj będą omleciki na budyniu o smaku peanut butter caramel. Zobaczymy. Chociaż w sumie bardzo pasowałby mi malinowy, ale nie mam, więc będzie to i do tego truskawki.
Dotarliśmy do raju, czyli do szkółki ogrodniczej pana Żółtowskiego w miejscowości Szczęsne. Nie jest to informacja sponsorowana, ale przyjeżdżamy tutaj od 2 lat. Teraz będzie 3. rok. Ja zawsze jestem taka zachwycona. W maju chyba jest najpiękniej, ale myślę, że w kwiecień też jest dobrym miesiącem, żeby trochę podziałać, żeby coś fajnego porobić. W ogóle najpierw taka ciekawostka, bo przed chwilą mi się rzuciła w oczy. Sensei wysłał mi pytanie, takie powiadomienie, czy są tutaj jakieś księżniczki Disneya. No proste są 3, więc potem zerknę. Aczkolwiek powiem wam szczerze, Sensei niby niedrogi, ale i tak w tych normalnych cenach nie kupuję. Wolę, wiecie, co najmniej z 30% rabatem. Dobra, idę w ogóle na dwór, zrobiłam sobie kawcie, idę na dwór do dziewczyn, bo muszę kopać, potem muszę malować, więc na brak roboczy nie narzekam. A jeszcze latałam w ogóle po domu jak głupia, bo tutaj zmywarka, tu pranie porozkładać. Ojejku, dziękuję, kochanie, mogę? Żebym nic nie upuściła, zobaczcie, może sobie do wody czereczka mi darwała. Dziękuję, myszko. Słodka jesteś. Och. Tak ja znalazłam. Na chwilę są, ale sprawdziłam. Ma bardzo daleko, też widziałam żółte kwiaty. To potem się przejdziemy na spacerek. Może gdzieś jeszcze będą jakieś piękne żółte kwiaty, ok? Mama, więc ja pójdę za daleko. Zakupy zakończone sukcesem, aż nawet zbyt dużo bym powiedziała. Teraz zostaje żyrcie tynku. Co wzięliśmy? Migdałek. O kurczę, czy ja będę wiedziała? No coś takiego, może tak wam pokażę. Wzięliśmy morwę czarną, to w ogóle ma ładne te takie listki serduszkowe, mnóstwo bratków, dziewczyny tutaj wybierały. Stokrotki, tutaj mamy coś takiego, jaskry, skalnice, mięta. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Nauczę się, kiedyś będę, zobaczycie, działkowcem takim na 100%. Piwonia, tutaj mamy coś takiego, tu mamy coś takiego, jeszcze więcej bratków. Tu jeszcze mówiłam wam ostatnio o sztucznym bluszczu i kupiliśmy prawdziwe.